A w studiu prezes największego akwaparku w Wielkopolsce, czyli Poznańskich Termy Maltańskich, Jerzy Krężlewski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Połowa wakacji już za nami. W czerwcu termy podniosły ceny biletów. Czy po tych zmianach w cenniku nie straciliście państwo klientów? Nie, nie straciliśmy klientów. Mogę powiedzieć, że rok do roku tych klientów mniej więcej jest 3% więcej. To nie jest taka dynamika, jak była przez ostatnie lata, ale myślę, że to jest taki fajny impuls do tego, żeby podejmować decyzje o robieniu nowych atrakcji, o rozbudowywaniu term, o nowych inwestycjach. Czyli te podwyżki nie wystraszyły ludzi? Nie, absolutnie nie. Chcę powiedzieć, że jak patrzymy na te większe akwaparki, my jesteśmy drugim akwaparkiem w Polsce po Santago, to my jesteśmy w takiej dolnej strefie stanów średnich z cenami. Proszę sobie przeliczyć cenę jednej godziny, to wychodzą, to jest kilka złotych zaledwie. Więc to tak naprawdę nie jest drogi obiekt. Godzina w akwaparku 46 zł, 2 godziny 61 zł, w innych akwaparkach drożej. Ale jak bilet codzienny pan przeliczy godzinowo, to wychodzą już dużo, dużo mniejsze kwoty. Jak wygląda ten wakacyjny ruch? Była taka sytuacja, że trzeba było zamknąć termy, bo już gości było tak dużo, że się nie mieścili? Mieliśmy tak przez wiele lat, że były ogromne kolejki, czasami nawet do kolejki Maltanki. I nie wynikało to z tego, że nasze kasjerki pracowały wolniej, ale z tego po prostu, że mieliśmy limit jednorazowego wpuszczania. To było 1800 osób, a teraz jest 2500 po przebudowie. No i przebudowa pozwoliła nam też otworzyć więcej kas. Dla przykładu powiem, w lipcu ubiegłego roku zamykaliśmy z powodu właśnie przekroczenia tego jednorazowego limitu 15 razy, w tym roku tylko raz. Bo limit większy. Bo limit 2500 i można po prostu jednorazowo wpuścić więcej osób. A nie ma wtedy tłoku na basenach, na zjeżdżalniach, jak ten limit został zwiększony? Nie, nie ma tłoku, dlatego że te ruchy cenowe również spowodowały, że klienci kupują innego rodzaju bilety, a więc jest większa rotacja. Mogę powiedzieć tak, że w tym roku, właśnie po remoncie, największą frekwencję mieliśmy w piątek w ferie zimowe. Przekroczyliśmy 7 tysięcy osób. W tej chwili przekraczamy czasami 6 tysięcy osób dziennie, oczywiście nie jednorazowo, ale generalnie tak oscylujemy wokół 5-5,5 tysiąca. No, mogę podać przykład. Wczoraj mieliśmy 5642 osoby w akwaparku przez cały dzień. I to jest dużo, to jest dobry wynik. Pan jest zadowolony to z tego wyniku? To jest dobry wynik, a zarazem nie jest to taki wynik, który utrudnia funkcjonowanie klientom. Czy to jest taka atrakcja, która przyciąga tylko klientów z Poznania, z okolic? Nie. 27%, wiemy to po numerach rejestracyjnych, to są klienci spoza Poznania, spoza Wielkopolski tak naprawdę, głównie kujawsko-pomorskie. Czyli nie tylko Poznań i Wielkopolska, przyjeżdżają ludzie z innych miast. Nie tylko Poznań i Wielkopolska. Wróćmy do tych cen. Dlaczego ta podwyżka w czerwcu wtedy była konieczna? Składa się na to kilka rzeczy. Przede wszystkim wzrost kosztów szeroko rozumianych mediów, tak? Energia elektryczna, woda, woda ciepła. No bo jak rośnie energia elektryczna, to rośnie też woda ciepła. My sami nie podgrzewamy wody, tylko korzystamy z cieplika Veolii. Jak im rosną koszty, to nam koszty też. A drugim czynnikiem wpływającym na ceny bardzo mocno, to są wynagrodzenia. Jeśli rząd reguluje wynagrodzenie minimalne, minimalną stawkę godzinową, my musimy się do tego dostosowywać. Od lipca ta pensja minimalna wzrosła. Tak, mało tego, to nie jest tak, że wzrasta tylko pensja osób, które mają minimalne wynagrodzenia, tylko to potem pociąga za sobą konieczność podwyższania osobom, które nie miały minimalnego wynagrodzenia, bo ten dystans musi być jakoś zachowany. Jakie rachunki termy płacą za prąd? Za prąd płacimy prawie 11 milionów złotych. Rocznie? Tak. Czyli prawie milion złotych miesięcznie? Tak. I to mocno wzrosło procentowo, kwotowo w porównaniu do w 23 lat? Roku w stosunku do 22 wzrosło prawie 30%. Czyli jeśli będzie energia coraz droższa, to należy spodziewać się kolejnych podwyżek dla klientów? Mam nadzieję, że energia nie będzie coraz droższa. My w tej chwili jeszcze korzystamy z tarczy do końca roku, mimo że w wielu przedsiębiorstwach tą tarczę zlikwidowano, nas potraktowano jako ośrodek sportowo-rekreacyjny. Bierzemy też udział w przetargu miejskim, grupowym. W czasie pandemii to nie było dobre, bo się okazywało, że dla grupowych odbiorców ceny były wyższe, ale myślę, że w tej chwili, jak się sytuacja na rynku energetycznym raczej stabilizuje, to będziemy mieli te ceny niższe. Te dwa koszty wpływają głównie na cenę. Akwapark ma taki ładny dach. Dlaczego tam nie ma paneli fotowoltaicznych? Ach, to jest nasza wielka bolączka, dlatego że ten dach ma bardzo
delikatną, bardzo lekką konstrukcję. To wpłynęło na jego fajną cenę na etapie budowy, ale żeby tam położyć panele, musielibyśmy praktycznie rzecz biorąc zrobić nową, główną konstrukcję na tym dachu. Dach jest przepięknie położony. Czy to się nie kalkuluje? To się na razie nie kalkuluje. Liczymy na to, jeśli chodzi o panele fotowoltaiczne, liczymy na to, że w końcu będą one tak lekkie, że będzie można to tam zrobić, bo to jest pięknie wyeksponowane na słońce ten dach. Natomiast raczej spodziewamy się, że będziemy budowali piętrowy parking i wtedy nad tym parkingiem zrobimy zadaszenie z paneli fotowoltaicznych. Czyli zmiana będzie dla klientów, którzy przyjeżdżają samochodami. Nie będzie tego parkingu, który jest teraz, będzie piętrowy? Będzie piętrowy i nie będzie w tym miejscu, gdzie jest teraz, tylko raczej w tym miejscu, gdzie mamy tak zwane pole inwestycyjne, bliżej hotelu Nowotel Malta. I ten parking, ta zmiana, większa liczba miejsc ma być? Dlaczego tak, ta inwestycja? My w tej chwili mamy 460 miejsc. Chcemy mieć ponad 1000. Na tym parkingu wielopoziomowym? Na tym parkingu wielopoziomowym. I to będzie parking wielopoziomowy w dół, czy parking wielopoziomowy na ziemny? W górę, dlatego że wody gruntowe i rodzaj gleby w tamtej okolicy nie sprzyja budowaniu niczego, co wchodzi w głąb. A tam, gdzie jest teraz parking obecny, on zostanie? A tam, gdzie jest parking, będzie teren inwestycyjny i będzie można zrobić mnóstwo różnych rzeczy. Na razie jeszcze nie wiem co, bo nie mamy ostatecznego pomysłu. Ten parking to już jest rzecz pewna, ten wielopoziomowy. Chcecie państwo w to pójść? Chcemy w to pójść. I musimy to zrobić. Nawet to nie jest kwestia dobrej woli, tylko nie ma innego wyjścia, dlatego że w wakacje, w ferie nie ma miejsc parkingowych, co wpływa na frekwencję, a także na organizację ruchu w okolicy, bo potem ludzie stawiają samochody już w miejscach niedozwolonych, tak powiem. To kiedy ten parking? Przyszłe lato już, czy jeszcze następne? I to też trochę zależy od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Myśleliśmy, że uda się rozpocząć inwestycje w 2025 roku, i mamy nadzieję, ale myślę, pewnie nie na początku, tylko gdzieś tam w połowie albo w drugiej części. Termy Maltańskie to spółka, w której miasto ma prawie 100% udziałów, 99,94%. Czy samorząd dokłada do takiej codziennej działalności term? Nie, absolutnie nie. Samorząd dokłada do basenu sportowego, dlatego że tam basen sportowy nie jest własnością Term Maltańskich, jest własnością POSIR-u. My tym basenem zarządzamy, nie mamy żadnego wpływu na kształtowanie cen i tam bardzo wiele instytucji, szkół, klubów, wszelkich klubów zrzeszonych w Polskim Związku Pływackim musi mieć sprzedawane bilety po kosztach. Dlatego te bilety są tańsze niż do akwaparku. Dlatego, bo była taka umowa na etapie budowy, Ministerstwo Sportu dołożyło 30 milionów i jeszcze przez prawie 10 lat ta umowa będzie obowiązywała. Czyli co miesiąc, co roku miasto dokłada do części sportowej. Co miesiąc miasto dokłada do części sportowej, natomiast część rekreacyjna jest dochodowa. Czyli utrzymuje się z wpływów z biletów. Utrzymuje się z wpływów z biletów i też ma pieniądze na remonty i na inwestycje. A kredyty, bo termy były budowane na kredyt, już spłacone zostały? Nie, i nam się nie opłaca spłacać tego kredytu. To mogę państwu powiedzieć, że jak była pandemia, wystraszyliśmy się, że nie będziemy mieli pieniędzy. Ale nie opłaca wcale, czy nie opłaca teraz się spłacać? Nie, nie opłaca nam się wcześniej spłacać kredytu. Jak była pandemia, zgłosiliśmy się do Europejskiego Banku Inwestycyjnego o zawieszenie spłat kredytu na półtora roku. Tam jest taki przepis, że jak się robi cokolwiek z umową, to oni mają prawo do renegocjacji oprocentowania. Ale nie robią tego na zasadzie rynkowej, tylko takie, jakie są wytyczne Unii Europejskiej. I nam obniżono kredyt, oprocentowanie kredytu w sprawie 3% na 1,5%, także myśmy na tym bardzo dobrze wyszli. I kiedy ten kredyt będzie w takim razie spłacony? My już zaczynamy spłacać ten kredyt, bo ten okres półtora roku po pandemii minął. Jeszcze pewnie jakieś 8 lat. Czy poza parkingiem jakieś inne inwestycje jeszcze państwo planujecie? Więcej zjeżdżalni, więcej basenów? Oj tak, dlatego że tak jak powiedziałem, ta dynamika przyrostu klientów nie jest tak duża, jak była w latach poprzednich. Dlatego że te atrakcje zaczynają być, zwłaszcza dla mieszkańców Poznania i Wielkopolski, zaczynają być ciągle te same i my musimy to zrobić. Mamy plan rozbudowy w stronę wódki wyborowej. Byłej fabryki. Byłej fabryki, dlatego że tamten teren jest trochę miasta, trochę nasz. I w tym roku rozpiszemy przetarg na przebudowę piętra -1, czyli tam, gdzie było dawne spa i chcemy tam zrobić nowe sauny,
Na razie jest tak troszeczkę przebudowane, to jest używane, ale tych nowych saun tam jeszcze nie ma, dlatego że po pandemii sauny nam bardzo, stały się bardzo popularne. Frekwencja na saunach wzrosła prawie 10-krotnie. Natomiast docelowo chcemy w 25, 26 pewnie roku zbudować nową saunę zewnętrzną, taką z basenem wypływowym, z barem wodnym. No i chcemy wybudować, praktycznie rzecz biorąc, mniej więcej 1/3 wielkości obecnego akwaparku właśnie na plaży zewnętrznej między Jeziorem Maltańskim a tą dawną Wódką Wyborową. I tam będą też jakieś części związane z akwaparkiem, czy tylko z tą strefą? Tam będą części związane z akwaparkiem, tam będą zjeżdżalnie, tam będzie dodatkowy basen. 2026? I jeśli nam się uda rozstrzygnąć przetargi, bo prawo zamówień publicznych czasami tak zaskakuje, że terminy przez nas wymarzone się przesuwają. Zakładamy, że koszt całkowity tej inwestycji będzie około 200 milionów złotych. Pierwsi poznaniacy mogli wskoczyć do wody w termach w październiku 2011 roku. W jakim stanie są teraz termy po tych już prawie 13 latach? Niektóre rzeczy techniczne ulegają takiemu zjawisku, które jest obserwowane we wszelkich dziedzinach życia gospodarczego, czyli cykl życia produktu, tak? I te cykle życia produktu są skracane, dlatego musimy wymieniać pompy, musimy wymieniać na przykład okładziny, ale myślę, że... Generalny remont nie jest potrzebny. Generalny remont nie jest potrzebny i dla klienta nie jest to widoczne. Myślę, że wyglądamy na tle innych obiektów bardzo dobrze. Termy mają też baseny olimpijskie. Nie wiem, czy pan oglądał igrzyska, zawody sportowe. Jest szansa na więcej dużych imprez w Poznaniu. Pewnie nie igrzyska, bo to za duża impreza dla Polski, pewnie w tej chwili także dla Poznania, ale inne imprezy? Tak naprawdę my nie mamy szans i nikt w Polsce nie ma szans na imprezy typu Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata i o Olimpiadzie już nie wspomnę, dlatego że wymóg jest taki, że oprócz basenu, na którym są rozgrywane zawody 50-metrowego, w odległości nie większej niż 400 metrów od tego basenu, musi być taki sam basen treningowy. Nikt tego czyli nie ma. Czyli zbudować drugi basen. Tak, Francuzi zbudowali basen przechodni i Niemcy, jak mieli Mistrzostwa Europy, zbudowali basen na plaży, pod namiotem. To są ogromne koszty i one się nigdy nie zwrócą tak naprawdę. Czyli nie opłaca się organizować takich imprez? Nie, opłaca się robić Mistrzostwa Polski, opłaca się przyjmować różnego rodzaju kluby, reprezentacje. My w tej chwili mamy reprezentację paraolimpijczyków z Ukrainy, którzy za chwilę pojadą do Paryża, bo się kończy olimpiada, skończy się olimpiada i oni mają nas olimpiadę. Przygotowują się w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Prezes Term Maltańskich Jerzy Krężlewski był dziś naszym gościem. Dziękuję państwu, dziękuję panu. Do usłyszenia.